Siemaneczko AgraHaj, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam do kolejnego odcinka Laboratorium Hardstone. Tym razem jest to bardzo ciekawy, wyjątkowy wręcz bym powiedział, odcinek, bo tak jak widzicie po quest logu, nie jesteśmy u nowej osoby z, z Hardstone związanej. Otóż chciałbym razem z Wami przywitać Ogioneiro. Cześć Jakub, siemanko. No, siemaneczko, witam. witam. Niektórzy mogą znać Ogioneiro, bo wiem, Ogioneiro też po fachu kolega bardziej. <laughs> e, oczywiście nie utrzymuje się z full time streamingu tak jak ja, ale Ogi, Ogi e, sympatyzuje ze streamowaniem, już teraz nieregularnie streamuje, ale jest też w karcianej gildii. Został on wylosowany poprzez e, komentarze, które czasami, co jakiś czas e, uruchamiamy e, pod laboratorium Hearthstone. No i co za tym idzie, jesteśmy tutaj, żeby mu pomóc przy ogarnięciu e, kolekcji. Ogioneiro, jak widzicie, jest na levelu 60 ze wszystkimi postaciami. Jaka najwyższa ranga była u Ciebie, Ogi? Wbiłeś legendę? No, nie, najwyżej miałem drugą z kompletem gwiazdek. Okej, okay, druga z kompletem no. gwiazdek. To takie prawie, ale jednak. No, 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 to mi jednak za bardzo trochę chyba czasu brakuje, to raz. Mhm. A dwa, w momencie kiedy już mi się udaje właśnie zrobić jakiś tam win streak, to no. potem się zał strasznie załamuje i tiltuje jak e, na przykład przegram trzy tak. razy z rzędu. Jest nie? bardzo trudno sobie poradzić z takimi, z, z takimi właśnie tiltami. Ja dzisiaj też miałem takie sytuacje, wy zapewne również. No trzeba się jakoś na to uodpornić albo po prostu znaleźć inną grę. <laughs> Ale jeżeli chcecie grać czujecie w HS-a i dalej się w nim rozwijać, to rzeczywiście warto te mental bloki zniszczyć. Ja niebawem poczynię filmik, w którym będę wam radził w jaki sposób sobie właśnie z tymi Mental Blokami radzić i mm, jak wbić legendę. A więc orientujcie na moim kanale, żeby coś takiego sobie znaleźć i ten filmik niebawem się też pojawi, więc nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Okej, okay. Adrem do rzeczy. Ogi Jaka jest ulubiona klasa? Czym lubisz najbardziej grać? Znaczy, pierwsza klasa, na której byłem złotego bohatera, to był Rogal, i przez długi bardzo często była moja ulubiona klasa. Okay. A obecnie, kiedy już tak wszystko powiedzmy, jeszcze tam brakują mi cztery klasy do złocenia, ale mhm. tak mniej więcej rozkłada się to, może są bardziej są takie, których nie lubię niż tak, żebym na maksa sympatyzował z jakąś jedną wybraną. Nie? Rozumiem, czyli bardziej po prostu teraz jesteś taki z, z, rozłożony... Coś się Okej, okay. dlaczego to pytałem, bowiem... E, Agra bo, coś, bo, dźwięk się psuje. Tak, obecnie, obecnie meta jest dosyć zróżnicowana pomimo przerywa wszystko. Przerywać jest strasznie. E, przerywa. ale, ale rzeczywiście jest dużo druidów i tak dalej. Widzę też, że, że z graniem w HS-a u Ciebie różnie z tego co, e, co, co, co widać. Quest, Agra, nie, ty nie, nie rozumiem co Ty mówisz, bo strasznie przerywa. A, dobra, raz, dwa, trzy. Nie słyszysz mnie teraz? Halo, halo. Halo, no właśnie, przerywa strasznie. Oj, mm. Ogi, ogi. Wiesz, co u mnie, wszystko jest ok. Nie, nie, mam, nie mam żadnego wytraconego tego połączenia. Więc o. możliwe, że nagle internet zaczął, zaczął szwankować po twojej stronie. U mnie wszystko Zimno, działa. Bo, mówię, no ja mam 100 na 100 i tak zbytnio. Nie, nie, nie miałem takich kłopotów. Ojej, no to dziwne, możliwe, że. że... A teraz, teraz już jest OK, nie teraz wiem. Teraz już jest okej? Okay? No teraz już y, nie No, Dobra, tak. no to jak, hmm. jak ten to. Z, jak będzie źle, to, to krzycz, dobra? Albo pisz. Spoko, spoko. <laughs> e, e, dobra, no to wróćmy do, do, do naszych rozważań. Jeżeli chodzi o samego Prista, e, Boże, o, o, o same, same, same deki, no to rzeczywiście dzisiaj się dużo dzieje, dużo, dużo jest deków do wyboru, ale umy ułogionero deków bezpośrednio robić nie będziemy. Za to co zrobimy, to ogarniemy trochę jego kolekcję, poznajdujemy dastu troszkę i zobaczymy jakie ma deki, więc chodźmy już do kolekcji. Spoko. I tak, deck, którym teraz pewnie grasz to jest ten albo chcesz ozłocić Ale... coś innego, no nie? Znaczy ja na przykład ostatnio gram, bo mówię, Rogala ozłociłem jako pierwszego, dlatego jak klasami, które mam złote, staram się trochę mniej grać. Nawet jeżeli one Rozumiem. są... to jest minata... normalne, ja, ja też to przechodziłem. Za zeszłym roku. Czyli co teraz będziesz ozłacał, Co ci, co ci zostało? Teraz został mi Warlock, okay. Priest, Warlock, Priest, Paladyn i Druid. Czym lubisz najbardziej z tych trzech, czterech? czterech, czterech od, od kiedy wyszedł ten Zolock to Warlockiem? To pokaż Zuloka, jakie ugrasz. Jak ja w chwili obecnej też gram różną wersję Zuloka. Spellbreaker jest, Mortal Coil, no za nami wersja, ale z Paczesem. Okay. Tak. Wszystko. I z jednym blatwej bl bl Korsarzem. To jest wersja, którą ja wbiłem legendę w zeszłym sezonie. Mm -hmm. No właśnie to z, z twojego fanpage'a. Super. Rewelacja. Rewelacja. To, to tutaj nie mamy co dłubać. Deck jest, deck jest jak najbardziej okej. Okay. A Hunterem grasz, tym ja też dziś też. Nie, to jest jakiś stary. Tego, którym ty grałeś, którym teraz grasz, to jeszcze nie skopiowałem sobie. To jest jakaś starsza lista, po prostu jakaś tam randomowa. Ale raczej go możesz zrobić, to tego Huntera. Tak, tak, jak najbardziej. My oczywiście mówimy o tym, ja tutaj widzą w świetle, o takim Barnsexarze. To jest deck, który pochodzi, owszem, w polskim Harsonie ja go rozpopularyzowałem, ale ten deck pochodzi od Niki Choppera, to jest rosyjski streamer. Który z tym deckiem skończył top 7 Europy, więc ten twój midrange mógłby wyglądać tak jak ten mój Barnes Reksaar. Więc... A masz może kod do niego po prostu? Nie, 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 mam, nie mam przy sobie, A, teraz okay. jesteśmy na, na Skypie, więc przerzucę Dobra, ci po prostu okay. po streamie, Dobra. po nagrywce. Ale rzeczywiście, bo teraz ja wyświetlam ten deck widzą, tak? ty, ty po po sobie pokazujesz, lupy. więc zrobimy to później. Okej, okay. no to w takim razie pokaż mi jeszcze swojego Prista. Czy w ogóle masz Pristem, czy nie możesz ją e, trzymać? Tak. Tylko że no, akurat trochę rzadziej, bo często jest mi szkoda, jak na przykład Gierka trwa bardzo długo i ją przegram, nie? a z tym Zoe jak no. dość, z reguły dość szybko się dowiadujesz, że przegrywasz. Nie? No tak to jest. Właśnie. Ja właśnie mam takie podejście w no nie? Że dobra, no wiem przecież, że jest RNG, ja to nazywam rzut kostką. Więc wolę po prostu w tych 10 minutach rzucić 2 trzy razy kostką, niż tylko raz przez pół godziny grać z tym pistem i przegrać, bo, bo coś, tak? Zwłaszcza, że ja ostatnio najwięcej gram w pracy. <grym 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 no albo tak, w albo w po prostu tak, tak będąc gdzieś w drodze, nie. Okej, okay, no to zły yy. z, z jest twoim głównym dekiem. Okej, okay, widzę, że grasz Lyre, yy, widzę, że grasz kozakusa. Standardowo oczywiście. Tutaj jest wersja z tym, no, troszkę się nam rozjeżdża, rzeczywiście ten, ten Skype dzisiaj dzisiaj nie domaga. Jak, jak, jak no się poruszasz, poruszasz to troszeczkę tracimy piksele, ale no, nic na to nie poradzimy, kochani. Okay. Niestety Skype nie jest najlepszym um, um, najlepszym um, programem, ale udostępnianie ekranów ma chyba jako jedyne takie solidne. <laughs> Jeżeli macie jakieś inne pomysły na udostępnianie ekranów, śmiało piszcie w komentarzach, ale ja za Skype'a wolę na razie korzystać. Dobra, to to, to, to tego lista zostawiamy, więc widzę w dobrej wersji. Hmm. E, więc tutaj nie ma, nie ma, nie ma co działać. E, Ogi, wejdźmy e, do e, jeszcze Twojego Druida, bo mówiłeś, że też Druida nie masz ogarniętego. Tak, no, no, no dokładnie, ja To dzisiaj... mamy dwie wersje tego. No, no, no. JG, Jedna jest tutaj. Hmm, dobra, z dwoma swipe'ami. Spod... To jest ta wersja, którą ja też gram. Tak? <laughs> dzisiaj, <laughs> dzisiaj ją testowałem, ale bez Sawatjoura. Sawatjoura mm -hmm. jak ci się sprawdza? E, to dałem go właśnie jako tak, w sumie to wyszło. Z rozmowy z kolegą, no. takim, który kiedyś tam w, tej, w tradycyjnej karciance Hearthstone, w sensie ona się nazywała bodajże World of Warcraft Trading Card tak, Game. No, no, on na polskiej scenie dość sporo grał w tamtą prawdziwą wersję ileś tam lat ja nie temu. Się w I on, no bo teraz grają te 1/1 Marco nie? No. I z z ja swego, swego czasu miałem tak, że dość często ludzie mieli tego 4-6, co niszczy spele za 1. I to taką zastępcą rolę pełniło jako taki finisher albo do wyczyszczenia tak, stołu. w nie ma zbyt dużo, dużo tych Skulking Geistów, zaszło. No to się zgadza. Nie dlatego mówię, no to jest w sensie jakiś tam dafił. starszy deck, który z, no, no już dość. Nie wiem, z, miesiąc, półtorej co najmniej już nie grałem druidem. Jak się finiszywało tymi stawami Bo ja tutaj w tej wersji nie zgodzę się z paroma, paroma pick-choice'ami. Nie podoba Powiem ci, mi się... że zdarzało się, ale na pewno nie można było powiedzieć, że zawsze ta karta spełniła jakąś rolę. Czasy bardzo często też była niestety martwa, nie? No właśnie. Wydaje mi się, że sama dużo kompletnie w tej konstrukcji nie pasuje, wiesz. Jest taka zasada w dekach. To każdy karcież ci powie, że jak Żeby chcesz, mieć, jak chcesz tak? mieć lepsze prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś komba, czegoś silnego z deku. To mieć nie powinieneś mieć zbyt dużo kart pojedynczych, a ty tutaj no właśnie tu... dlatego ja to za Mayer Keepera tak. No, bo były, ty... w tej dekliście no, a... było dwóch Mayer Keeperów, a ja jednego a sobie usunąłem. A masz stary Drake'a, z Major Keepera, Tar Creepera Golaka, Crawlera i Doomsejera, hmm. wszystko pojedyncze. Dlaczego ja powiedziałem, że ja podobnym deckiem gram dzisiaj, ale dopiero teraz zobaczyłem, że nie. Bo u mnie było pojedynczych kart chyba za trzy, może cztery, tak? A jak masz ich więcej, to masz prawdopodobnie wystąpienia o wiele gorszego kombo. Więc wrzu wrzu wrzuć jak najbardziej drugiego Kiper'a yy, i to też jest, jest spoko. Savage Roar w tej konstrukcji no, według mnie totalne pomieszanie z podplątaniem. No, 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 no to było tak, testowo zrobione. że tak no, no, no. Dobra, a ten drugi, się, drugi Jade mówię, pewnie jest niższy. z, z, z Medivhem, tak? Nawet nie pamiętam, wiesz? Nie Też jakiś inny. A tutaj jest bardziej taki solidny. Troszkę nam się teraz pikstelowa zrobiła, ale postara się nie ruszać. Tak, to jest taka stara wersja i szczerze ten mi się o wiele bardziej podoba, tylko że ten jest z dwoma Dictriatami. To jest taka wersja, którą ja grałem. To jest, Tą wersją grał Kamal, jak ja oglądałem jego, jak tym grał i całkiem fajnie mu to wychodziło i to też dla testów sobie zrobiłem. To jest wersja, w której walczysz z dużą ilością Highlanderów i z Exodia Magami. No hmm? są dwa teatry, które wiesz, jak wyjmiesz tak, razem no to no, jest świetne. jakieś kluczowe karty. Ok, to, to taki ciągle. Jade Anti-Control, tak to bym nazwał. Hmm. <laughs> no dobra, to te mamy ogarnięte, wejdźmy do Twojej kolekcji, po prostu deki mamy w miarę u Ciebie dobrze poprzygotowane. chyba, że masz jakieś pytania bezpośrednio co do deków. to hmm. Ci pomogę, ale sądzę, że poszukamy trochę dustu u Ciebie, żeby jakieś Spoko, nie, niepotrzebne bo? karty wykasować. Widzę już dwie co najmniej, Fate <laughs> Bo a właśnie dba. odnośnie podejścia do złotych kart, bo też no często ludzie o to pytają, ja, ja przez to, że długo gram, to z, z, kiedy robię to ekstra, to zawsze zostawiam złote, a ja pyłuję zwykłe. Nie? Ja robię dokładnie tak samo, więc witaj w klubie. E, ja po prostu lubię złote karty, więc u Ciebie złotych kart nie będziemy pyłować, ale może po prostu takie obowiązkowe rzeczy, które trzeba usunąć, możemy popyłować, po, po, chyba że coś kolekcjonerem, Ogi. Właśnie Trochę jestem i trochę byłoby mi szkoda. I jeżeli cienówka, jak musisz coś No, no, ale chętnie wysłucham jakiś rad. Jeżeli, jeżeli na przykład wyjdzie nowy dodatek, będą jakieś, a to już będzie za miesiąc, mm -hmm. będą jakieś fajne deki do zrobienia, na które o dziwo będzie mi sporo brakować, to będę przynajmniej wiedział, czym się tak, co co, 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 co Tak, wykasować. Nie? Dobra, no, okej, okay, super. Więc piszmy w search, na ja do doletycz Twoje ekstra, zobaczmy, mm -hmm. czy, mamy, czy, czy masz jakieś extra e, ekstra. Ekstra nie mam, bo ja to regularnie. To, to zacząłem robić Spokojnie też na Poimskim, ja się o tym dowiedziałem, ale jeszcze zanim robiłeś te zanim poradniki. Robiłeś te poradniki nie? No, laboratorium tak zaczęło działać. Dobra, to wpisz teraz e, e, legendary, zobaczmy jakie masz legendy. Hmm. E, tylko ja mam też wildowych jeszcze, to może zrobić na all cards, co? No jasne, jasne, śmiało, śmiało, możemy tutaj ogarnąć wszystkie. Więc tak, tutaj, tutaj do, do, do kasacji, tak? jak potrzebujesz bardzo dużo, jesteś się pozbyć legend, no to jest malorny i Hadronox. Gwiazdeczka. No, tak tak. Gwiazdeczka. Legend. Teraz będę o tym wszędzie wokoło trąbił i mówił. Legend, jeżeli nie musicie, nie pyłujcie. Dlaczego? Jeżeli macie set, albo powiedzmy. Teraz, teraz nowy set, czyli koboldy i, i, i dungeony, chyba tak? Koboldy i podziemia, no, czy nie? No, wiem, no, tak. To tłumaczyli koboldy. Nowy set, wychodzący teraz w grudniu. Koboldy będzie miał tylko 135 kart. Załóżmy, że w tym secie nie wiem dokładnie ile będzie, prawdopodobnie już jest podane, ale ja nie wiem, że jest 10 legend, no nie? I czy tam 15, whatever, 10, żeby łatwiej było liczyć. Jeżeli otworzycie paczki i wy wydropi Wam 7 legend, to macie później prawdopodobieństwo dobierania więcej, większej y y ilości tych trzech legend, tak? W sensie cały czas Wam będą dropiły tylko te 3 legendy. Dotropicie te, te, te 3 legendy i macie już 10, 10 na 10 legend, co się wtedy dzieje? Dropią wam goldy. Tak, dropią wam złote legendy. Jak wydropią wam wszystkie złote legendy, to wtedy e, znowu pętla się e, powtarza i mo mogą już dropić e, powtórki. Więc jeżeli macie legendę, której nie musicie pyłować, a nie chcecie. E, e, a, no, no po prostu nie musicie tego robić, tak? To ją zostawcie, bo wtedy macie szansę na złotą legendę. Większą szansę na złotą legendę. Ja mam tak na przykład obecnie z e, z Lich że w Lich brakuje mi już tylko dwóch legend. Jest to Pew i tam coś jeszcze. I następne dropy z paczek z Lich jak już wydropię te dwie legendy, będą złote, tak jak właśnie ten Malfurion the Island. Pamiętam moment, kiedy go otworzyłeś. Tak. <laughs> to jest śmieszne. że tak tak, pamiętają już. tyle ciekawych rzeczy, że hej. No, śmiechowo. Więc tutaj jest Malorny Hadronox, ale z legendami, tak jak powiedziałem, nie nie im. Pokazuj dalej, w ogóle masz bardzo bogatą kolekcję, będzie miło mi to pokazać widzom. Na też do kasacji z King Crash'em. Śmiało, ani jedna, ani druga karta nigdy nie grała w standardzie i raczej grać nie będzie. Ale tak jak wspomniałem, zostawiamy, bo mamy większy Drop Legend. No tutaj wszystko ok, spoko. Porzeźbimy dalej. Tutaj jest zastanawiający bolwar. Ja kiedyś grałem tym bolwarem, starałem się go na siłę prze prze przenosić do decklist. Jest bardzo słaby, niestety. Potrzebuje pewnie więcej kart. Tutaj wszystko grywalne. Wszystko grywalne, bardzo ładnie. Arcybiskup Benedyktus nigdy nie grał w żadnym standardowym deku, chyba jest że fanowski. Tak, że taki bardziej forfan fun, dokładnie. Tak, bardziej forfan. Lecimy dalej. <laughs> uroga no oczywiście tutaj masz 1600. Dustu. E, trade, to plus... ja ale mam mega sentyment do tej karty, bo to jest pierwsza złota legenda, jaka Wszystko rozumiem. Jeżeli nie potrzebujesz, nie potrzebujesz, to nie pyłujesz, no nie? Mhm. E, powiedz mi tak, teraz pamiętam, to, to widzów zainteresuje. E, czy jesteś w stanie określić, ile Real Money wydałeś na HSA? E, niewiele. E, niewiele. Raz, raz kupiłem preorder Ungoro. Mhm. E, z tego w połowie zasponsorowany przez widzów. Okay. I pieniądze na wszystkie skiny wydałem. W sensie na Mediwa, tego Krasnala i Alerie. No rozumiem, ale. To też z, z ty to, to, to także... tyle tych legend naotwierałeś? Postukałeś dużo arenek? Nie. Znaczy, po, nie, właśnie aren stosunkowo mało mam rozegranych. Tylko raz w życiu miałem 12 winów na arenie. Uh -huh. Ale po prostu no, gram od długiego czasu i staram się robić naprawdę te daily questy, żeby nie opuszczać. Świetnie, nie? czyli po prostu Golda. Golda szanujesz. Dokładnie, no. no to ekstra. No ja ci powiem, że ja wiesz, ja też trzy lata grałem Free to Play. Dopóki nie zostałem streamerem, to moje, mm, moja kolekcja była totalnie Free to Play. I mogłem sobie zrobić wszystko. Tak okay. samo przygody, wszystkie robiłem no, za Golda z gry. My no my tak samo, w ogóle nawet złotówki nie wydałem na HS-a, dopóki nie zostałem streamerem. No dobra, to lecimy dalej. E, jak tam kolejna legenda się szykuje u ciebie? No tutaj wszystko w porzu, w porzu. Halazid grywalny. <laughs> nie ma co się do niego przyczepić. <laughs> Lakari Sacrifice. <laughs> Discard. O, ja w ogóle archetyp Discardu na siłę przemycany przez Blizzard To jest chyba jedna, jedna z największych porażek, jeżeli chodzi o deki. Disco Lock. kiedyś tam troszeczkę grał, ale tutaj i za was, i Lakari Sacrifice, to jest też ukryty dust. Prawo. Iron Juggernaut Easy. King Mosh też uważam, że jest to dust. Malkorok grywalny, wariant też był przez jakiś moment grywalny. No, oczywiście, gromosz jak najbardziej. Więc tutaj dwie karty do, do zastanowienia: Iron Juggernaut i King Mosh. Ale też tak jak wspomniałem, legendy szanujemy. No, z, z legendarnych tutaj, oczywiście, do strzału Morrows, Nadpeagle i King Mukla. I tutaj pytanie, do, e, informacja do, do ludzi. Często mnie pytacie, e, czy pyłować Morousa. E, to jest nagroda z e, przygody w Karazanie. Tak, jak najbardziej Morousa pyłować możecie, jeżeli potrzebujecie hajsu. idziesz do e, Dustu. E, e, akcja jest taka z Morousem, że, że no, ta karta nigdzie nie była grywalna. Była raz przemycona w deku Roga Quest przez Dog'a, i po tygodniu jak ten deck działał to później już wszyscy tego morusa wymieniali, więc śmiało bierzcie z tego dasta. Tutaj tak samo, Prince Daram, Sergeant Sally um, i Umbra są niegrywalne, Umbra w ogóle też się nie przemyciła, nigdy nie była grywalna w jakimś solidnym deku z, z top tierów. Mm, Baron Spencer, fajna karta, często fajne synergie możecie w brawlach porobić, no nie? z tego barona, więc warto mieć takie smaczki, jeżeli macie bogatą kolekcję, a to jest chyba najbogatsza kolekcja, jaką przeglądamy podczas laboratoriów Hearthstone, więc tym bardziej jest mi miło ją razem z Ogionero pooglądać. Ludzie no, się pokazać. Przewiń w prawo. <grym> <Przewinij> w prawo. <grym> Prince Melkezar to jest Dust, Fugen i stalak zostawiamy, bardzo spoko karty. Wspominają o czas niejednego nie, nie Tadeusza. Bolf to jest w ogóle taki, taki bullshit, ta karta. No, nie powinno być legendą, dokładnie. to powinno być Epic. Ja kiedyś myślałem, że to będzie super przeciwko Agro, jak to wychodziło, a to w ogóle nie działało. Nie, nie, bullshit straszny. Tak to samo to bestia. Was. Też bestie można smiało, się połować mm -hmm. szkieleton. Bestia Knight. była po prostu pierwszą legendą, która kiedykolwiek mi padła i a, też kolejna, kolejna ten. W ogóle ty zbierasz te legendy, widzę. No ja no. jesteś jak nic. Fajnie, fajnie. <laughs> Oshlin też, też opcja nie, ja masz. powiem ci szczerze, ty masz większą kolekcję niż ja. No co ty, ja myślę. Tak, tak, niż... bo ja bardzo, bardzo dużo Dustu kasowałem, bardzo dużo legend kasowałem za czasów właśnie z Wilda. Jak Wild szedł i tylko poszedł standard, to cały Wild spaliłem, no nie? A mi właśnie było szkoda, wiesz, i męczyłem się trochę na początku, jak był mhm. standard, ale, ale no jak widać jakoś wyszedłem. No na dlatego, dlatego szanuję naprawdę czasami warto. Wyszedł na ludzi, po tym jak oszczędziłem. <grystanie> Przewiń <grystanie> dalej, zobaczmy jakie tam smoki u Ciebie siedzą i inne gianty. <grystanie> Ozruk to jest dust, major domu exekutus też śmiały dust. Rafama nie warto pyłować, czasami, czasami się przydaje. No i przewińmy jeszcze dalej. Twój ulubiony oksaron. <grystanie> stary, to jest najśmieszniejsze. Ja go otworzyłem pięć razy, z czego raz mi wypadł w wersji złotej, raz go zrobiłem na złoto. Mm -hmm. I jeszcze dostałem z Heroic Brawla go w wersji złotej, jak zrobiłem jak Heroic Brawla na 10 winów no i Oksanon po prostu mnie prześladuje. Jeszcze Heroic Brawla na 6 winów najwięcej udało zrobić. No fajny ten Heroic ten Brawl, będą jeszcze wracały podejrzewam. Dobra, ogarnijmy epiki u Ciebie. Tylko to już pokażemy i będziemy, będziemy spoko, kończyć. Tak. No, będziemy na gry, zasadzie będziemy takiego szybszego przelecenia, tak? tak? Tak, tutaj na pewno fade Spinner do wyrzucenia. Cał całkowicie jeden i drugi. Anaconda jest grywalna w jednym deku, była grywalna w Bigach, więc tak średnio. Wispy tak samo. Tutaj Bestial Rafy, Stampida, Dinomansy do wyrzucenia. Bowman też nie gra i Giant Sandworm również. Gladiator bo w jednej sztuce można trzymać. Coldara Drake jest spokojny. Spell Stomper do wyrzucenia do spalenia. Koldera Drake jest o tyle spoko, że można teraz go nieźle skombić z tymi wszystkimi hero powerami, e, więc ciekawa opcja. You can use your hero power. E... many times, ok. Wyobrażasz sobie Drakea z tym, z... Um... z tą e, e, Lich King, e, King e, J, no? No, no, no dokładnie, też można pozamrażać, można, ale można też nawet z Priestem, no nie? Pokombić. Możesz e... go dostać z no nie? Tak, tak, tak. No jest jakaś szansa. Dobra, no dobra. Prze, prze, przewijajmy, przewijajmy dalej. Eee, tutaj jest Marshal, który nigdzie nie był grywalny. Light Sorrow to jest... O Jezu, ma, aż mam ochotę tutaj go raz testować, tego Light <grymne> <grymne> Nie mogę na niego patrzeć. <grymne> dobra, przewiń dalej. Masz świetną kolekcję, dużo, dużo fajnych. Masz dwa miecze, a myślisz 200. <grymne> tak, tak. Ja, ja, ja patrzę na to i widzę, widzę, widzę 100 dasów w każdej karcie. E, tam był Prista jeszcze, Epic. Shadow Bomber, czysty dust, ewidentnie, 100 dustu. Confuse tak samo, Mind Games również, Confuse w ogóle nie, się nie sprawdził. Embrace Darkness również, now, nowa karta, którą możecie śmiało pyłować. Mind Games bym zostawił z racji fajnego arta, naprawdę ciekawy ten art, złoty jest. Ale to też jest 400 dustu, jak najbardziej. Doomerang, również nigdzie nie grywalny raczej grywalny nie będzie, tak samo z bukanierem Lotus Assassin i Kidapper również nie znalazły miejsca w swoich w dekach, tak samo Patient Assassin. Tutaj dużo da stu. Najbardziej grywalny był ten Blade of Katun. <laughs> um, pamiętam, jak wchodziło chodzi, te łyska są do to każdy próbował po prostu ta, każdą klasę. Katony były na fajne, nie? Przez trzy miesiące się utrzymywały, było fajnie, 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 i później Katonów nie ma. <laughs> e, I tyle. Doomhammer polecam ci w wersji złotej kiedyś upolować, Jeden najpię z najpiękniejszych kart. W a nie widziałem nawet, powiem. No, no, naprawdę jest, jest, jest prześliczny. Więc tak, tutaj jest Dustu to jest Spirit Walker, Charged Hammer i, i to wszystko, to, to jest Dust. Reszta, reszta są grywalne karty, tak samo tą Sentinel. Pojawił się przez chwilę w standardzie, ale też niegrywalne. To jest Dust, jeżeli go macie w swojej kolekcji, możecie śmiało wyłować. Tunneler i Pit Lord to jest Easy Dust. Kabalka, w jednej tu co może grać w jakichś tam demonach, rino, ale najczęściej nie ma, nie ma miejsca na to. Doom tak samo to jest Dust. Um, Brass, Knuckles, Bring It On, grywalne, nie zostaw, znaczy grywalne, no, gra w jednym deku, który jest Tier 3, <grych> chociaż może teraz Tier 2. E, Crash też, czysty, czysty Dust i River to samo. Mamy jeszcze do czynienia tutaj z Emerald Hive Queen. Śmiało Śmiałbym ją desktował, tak samo i w <grym> czarka w kapeluszu. Czarka w kapeluszu, jak on sam to mówi. No i lecimy dalej. Blaber Baron, czysty daścik Enchanter może kiedyś podziała, ale ewidentnie Blaber Baron to jest czysty daścik. tutaj wszystko. I tak, samo, tak, tak samo tak samo też ten ork Soulfind. Kiedyś były grywalne w Hoł gobliny, więc nie warto. Połowa to jest akurat wildowa ta karta. Dokładnie. Mhm. Zresztą nie małem wszystko to przejdzie do wildu, to, 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 to czego przywytaliśmy. Ta, tak, tak, połowa standardu. Tak, połowa standardu przychodzi do wildu, tak? Z nowym dodatkiem e, każdego nowego roku. Dwa lata wstecz wszystkie dodatki wypadają. E, czyli obecnie moi mili stracimy mm, Whispers of the Old Gods, e, przygodę w Karazanie i stracimy Gadgeton, które wyszły w 2016 roku, jak wejdzie nowy dodatek z 2018 roku. Tutaj jest wszystko grywalne. Nawet Cyclopen, nie, Cyclopen Horror to jest Dust. N nigdzie, nigdzie nie grał. Tam w jednej sztuce grał w jakichś yy, yy, kontrolnych Warlockach, ale długo miejsca nie zagrzał. Junkbot Dust, Genie The Zephyrs w jednej wersji Priesta, ale też się jakoś nie przyjął. I Dark Speaker również Dustik Tak samo Doomsayer to jest dla miasto Dustu. Validated. O, Jeszcze złote. W tej wersji złotej fajne, w ogóle te, wiesz, te wszystkie Ignite karty są. Dokładnie, są bardzo strasznie ładne. fajnie to Blizzard. No, Blaze color w wersji złotej super wygląda. Przekozackie musimy. No, przekozacki no musi być. przekozackie są. Leder, boże, Leder Clad Hoglider. No, gruba świnia z szarżą <laughs> Jak najbardziej do dastowania. Do, 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 do Fight Promoter grały kiedyś przez chyba tydzień, dwa. Pojawiały się w niektórych listach ale też to jest daśnik. Tak samo Wind Up, Barglebot. I Defias Cleaner. Ja muszę Ci powiedzieć, że źle oceniłem Defias Cleanera. Wydawało mi się, że będzie to grywalna karta, a jest całkowicie niegrywalny. Ten za, 5, za 6 ma na 5-7. Na arenie zdarza się go plikować chyba, ale tak poza no. tym. Tutaj tak samo. Devil Hour w standardzie, do widzenia. Blat of the Ancient One już dwa razy udało mi się zrobić 30-30 na arenie. I tak samo. I to podczas znaczy jednej gry, ale Aha. jednego ciągu gry. Właśnie gier. wtedy to co było dwunastkę. Tu u mnie z, to z dwoma innymi dekami, no nie? taka ciekawostka. <laughs> Więc to też się Dust, jeżeli chodzi o standard. No i wszystkie nasze epiki tutaj już przejrzeliśmy. Giantów nie pyłujcie. Gianty warto zostawiać. Jest teraz taki fajny deck. Naga Giant Hunter. Też nie polecam, ale jest przyjemne do grania. <laughs> po prostu do, do grania w standardzie, ten w Wildzie jest, 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 jest przeciętny, ale przyjemnie się, um, się nim gra. Jak to kom kombo siądzie raz na 5, kur to w piątej duże macie 10, 5 gier. To w piątej turze macie stworków 8-8 chyba ze 3 albo 4. No dobra, z Golden Card możesz właśnie tutaj pokazać niektóre. To jest tylko tak. Tak po prostu prze, prze, No czy to teraz tu mamy to mamy pixelowe, teraz, mm -hmm. ale. Aha, no nie, nie Gawler, na przykład tutaj w jednej sztuce jest, jest, jest dastem Po 7,9 ten co wtasowuje Katuna. Jest dosyć przeciętny. O, teraz, teraz dobrze to wygląda. Big Time Racket. No, widzisz, to fajne deki na arenie możesz robić złote. Tak, dokładnie. To na... Rzadko grywam, ale jak grywam, to właśnie Dobra. jest dość sporo tych złotych. Więc kochani. Odcinek ewidentnie unikalny. Dlaczego unikalny? Bo faktycznie nic nie spaliliśmy u Ogiego, bo to jest kolekcjoner. Ale chciałem wam to pokazać, żeby po powiedzieć, która karta bezpośrednio była nadaje się do das tak? To jest akurat fajne, bo y wiele z was, y wielu z was nie ma takiej kolekcji jak ma Ogi. Ja sam takiej nie mam dużej i opaśnej kolekcji, wypaśnej. I to jest fajne, bo to też pokazuje, że możecie free to play osiągnąć coś takiego. Uwaga, robiąc questy. Tak, ogi ma trzy kwestie do zrobienia, prawdopodobnie co zrobi na koniec tej nagrywki? Zrobi questy. <noise> No. Od razu się zabierał no, motywacją. Ja skoro jesteś w Schwarzsonie. Więc Ogi, ja Ci serdecznie dziękuję, e, Panie Jakubie. Zapraszam oczywiście Was do e, wpadnięcia na, na stream Ogionero. E, Jakbym ja, no, ja, ja nie wiedział, że on jest bardzo wysoki, to bym powiedział, że zapraszam Was do Krasnoluda, ale z racji po prostu jego brody, bo chłopak ma bardzo, bardzo fajną, pokaźną brodę. E, więc dzięki śliczne za oglądanie i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Ogi, również Tobie dziękuję za nagranie. Dzięki, na razie. No, trzymaj się. Nie zapomnijcie zasubskrybować, zalajkować e, i e, napisać jakiś fajny komentarz, jeśli wam się podobało. Bajo, bajo, cześć!